Manco, che manco. Ci bene не видно. Чтобы то что жарче выбирать будет, что добрый тренинг, что мы залечили. Когда мы то съедли, так вот что. Всюди венгле. Всюди венгле и всюди что цукер. А я себе бы какую-то салатку возьму. Видите, что есть наимощнейшее? Że mam w rowerze pojemnik z jedzenia. Nie? Moja żonka tu siedzi. Się zakryła, ona nie lubi jak na nie patrzycie. Jesteście niemili. Nie? Są bardzo niemili. Nie potrafią docenić tego, co Waldek dla was robi. Nie potraficie tego docenić. No i co? Co ja zrobię? Pozabijam. Już nie będę nikogo zabijał. Trzeba coś znaleźć dobrego. Steki są, ale że z tłuszczami jesteśmy bardzo niziutko, także ze stekami sobie damy spokój. A co ty będziesz jadła? Sałatkę? Kalifornia. O, moja z Kalifornia salat zje, a ja nie wiem, co ja sobie tu zjem. Frytki, burgera i nuggetsy do tego. Nie ma. Zamówiłem sobie Cola Light. Cola Light, gdyż dzisiaj jeszcze nie piłem, od rana na wodzie jestem i dwie szklanki zielonej herbaty. Śniadanie zjadłem, na śniadanie to były 4 wafle ryżowe, 220 gram dokładnie takiego ugotowanego schabu i ten schab tylko ładnie był pokrojony, taki cieniuteńki na te fajne wafelki ryżowe, to był taki mój posiłek przedtreningowy i do tego było 2 plastry żółtego sera, tak, pozwoliłem sobie dzisiaj na 2 plastry żółtego sera. Tragedii nie było, jak wróciłem z siłowni, żona mi ugotowała, czego Uncle Bensa ryż, nie? Tylko Uncle Bensa naturalny ryż, żadnego innego, żadnego basmati, żadnych innych ryżów, wiecie dlaczego? Dzisiaj już wcześniej popatrzyłem, jak to wygląda z węglowodanami, że nie można ich aż tak ładować teraz, to obrałem tam to tak, jak to wygląda. I ryż, ten, ci obo idą do nas na pojawi, nie będę teraz świrował. To jest wegetariańskie jedzenie? Tak. Weinischera Hufschwammer. Może sobie zamówili specjalnie, wiesz. Aha. Turki sobie zamówiły świńskie, te, świńskie mięso. Pramanogisy, nie? No. Na to sobie chyba tylko pozwolę. Cola Light, pół litra. Kurwa, jak ją machnę, to kietę w rowerze strzeli takiego, kurwa, powera dostanę. Nie, jest to naprawdę malutko dzisiaj zjadę. Może 950 kalorii od rana. Jest godzina, która? Bo te, która jest w ogóle? 20 po czwartej, nie? Gdzieś, no, 20 po czwartej jest. Się jej pytam, bo mój sikor chodzi zawsze 10 minut później. Wiecie, szczęśliwi czasu nie liczą. Także skupiam się na jakiejś sałatce, może greckiej, zobaczę jak to tu wygląda. Ważne, żeby był podduszony jakiś kurczak, dużo roszponki, jakiegoś szpinaku, bazylii, nie ma takiego czegoś? No już mi powiedziała, że nie ma czegoś takiego, także ja już se pojadłem. Jest. Tam mam mój pojemniczek. Grichisze jakaś grecka sałatka, nie wiem, zobaczymy. Także mówię wam jak to wygląda. Drugi posiłek dzisiaj, jaki wjechał, to było, ile tego ryżu było? 80 gram. Czemu ten ryż Uncle Bensa naturalny? Gdyż ma 33 tylko gramy na 100 węgli. Dlatego mi pasuje. Malutko tych węgli jest w 100 gramach i jestem go w stanie nawet dziennie, jakbym się upadł, plus ziemniaki zjeść jakieś 300 gram. Także jestem za. Fajny, leciutki, dobrze się go je. Do tego zjadłem 210. Co to był łosoś, ta ryba? 210 gram łososia i 5, 6, 7 takich malutkich pomidorków, takie kuleczki. I to wszystko. Teraz będę jadł pewnie jakąś sałatkę. A jak nie wybiorę, jak nie miałeś takiej, masz tą samą co ja. Masz Schnitzel Parade XXL. Za tym, jeszcze w tamtą stronę, jeszcze dalej. Za tymi dziecięcymi zestawami. No także tak to wygląda. Zobaczymy, jak na sałatce nie będzie się jeszcze skupić, to mam 30 gram migdałów w pojemniku.
6-7 plasterków kiwi, ze względu takiego, że zrobiliśmy jakieś 12 km na rowerach, także troszeczkę energii się przepaliło, także możemy ją wrzucić w siebie w postaci takiego kiwi. I tam mam też 220 gram tego schabu gotowanego. On jest fajny, chudziutki, suchy. Także migdały w takiej formie lekkich węgli, dobrego tłuszczu i białeczka. 220 gram tego ugotowanego mięska i do tego 5 czy 6, może 7, nie wiem, już nie pamiętam dokładnie, plasterków kiwi. No i tak to chyba będzie wyglądało, bo raczej tu wszystko jest tak trochę tłuszczem obleciane. Taka dobra restauracyjka, ale co wam mogę powiedzieć, no, oni wszędzie robią na olejach, na tych takich niedobrych rzeczach, których niestety na takiej diecie, jak teraz akurat jestem, nie możemy wrzucać. Jeden posiłek, jak to się mówi, nie czyni z gliszcz, ale pamiętajcie, jak się coś postanowię, to choćbym się miał zesrać, to do tego dojdę. Nie? Dobra, mordeczka, pozdro i pamiętajcie, wszystko z główką.